Siemanko, witam wszystkich zakręconych w lewo. Dzisiaj mamy kolejny odcinek rankingu umiejętności zawodników Speedway Grand Prix. A dzisiaj można powiedzieć zawodnik, od którego zaczął się dla mnie żużel. Jednym słowem, po prostu ikona tego sportu. Czyli jak się domyślacie, tak, jest to właśnie on, czyli mistrz jest tylko jeden, Tomasz Golob. Kiedy słowo żużel wypowiadasz w Polsce, jedno imię, jedna legenda przychodzi na myśl przede wszystkim. Podczas gdy obecne złote pokolenie Polaków dźwiga ciężar wyników wspólnie, Golob miał niesamowitą presję, będąc największą gwiazdą w swoim kraju przez blisko dwie dekady. Mimo iż obawiano się, że może zakończyć karierę jako jeden z największych zawodników, który nigdy nie będzie mistrzem świata, to pan G dołączył do elity w sezonie 2010 i scementował swój status jako jednego z najlepszych zawodników w historii cyklu Speedway Grand Prix. Golob po raz pierwszy w karierze wygrał turniej we Wrocławiu w roku 1995, rok po tym jak cykl zastąpił jednodniowy finał indywidualnych mistrzostw świata. Mimo iż w kolejnych latach wygrywał turniej za turniejem, to najbliżej złota był w sezonach 1999 i 2009, kiedy zdobywał srebrne medale. Wszystko zmieniło się w roku 2010. Mimo iż w rundzie otwarcia w Lesznie zdobył tylko 6 punktów, w kolejnej na Ulewi Stadium w Göteborgu powrócił zgarniając 16 oczek i zajmując drugie miejsce. Następnie wygrywa Grand Prix Czech w Pradze. Jest to jego pierwszy triumf w sezonie 2008. Dalej jest drugi w Kopenhadze, w której po raz pierwszy w karierze turniej Grand Prix padł łupem jego rodaka, czyli Jarosława Hampela. Po latach oczekiwania Polaków na tytuł mistrza świata mieli dwóch zawodników w pierwszej trójce mistrzostw. Hampel prowadził z 60 punktami, a Golob był trzeci z 54. Między nich wcisnął się Kenneth Bierre. Jeśli Polak miał być mistrzem świata, Golob był zdeterminowany, by zapewnić, że to on i odjechał zawody życia w pierwszym w historii Speedway Grand Prix w Toruniu. Był to wieczór, którego w Toruniu nikt nie zapomni. Golob przeleciał przez turniej zgarniając 7 biegowych zwycięstw i komplet 24 punktów. Drugi był naturalizowany Norwek Rune Holta, a trzeci Jarosław Hampel. I było to pierwsze w historii podium cyklu Grand Prix, które zdominował jeden kraj. Golob miał teraz 3 punkty przewagi nad Hampelem, który wykorzystał brak Goloba w finale w Cardiff, w którym zajął trzecie miejsce i wrócił na fotel lidera. Świetna końcówka sezonu była potrzebna Golobowi, który zrobił to co musiał. Począwszy od trzeciego miejsca i 17 punktów w Grand Prix Skandynawii w Malili, gdzie Hampel zdobył jedynie 10 punktów, obaj nie wjechali do finału Grand Prix Chorwacji w Goričan, lecz wtedy Golob przeszedł do kontrataku. Najpierw po raz drugi wygrał zawody z kompletem 24 punktów, triumfując w Grand Prix nordyckim w Wojec, jedną ręką złapał puchar. Następnie pojechał na stadion we włoskim Terenzano, gdzie zapewnił sobie miejsce w historii. Kiedy Golob awansował do finału, Hampel musiał zaciekle o niego walczyć. Szaleńczo walczyli z Chrisem Hallisem o drugą lokatę i obaj wpadli na metę jednocześnie. Sędzia oglądał mnóstwo powtórek z kamer na torze i w parkingu, po czym przyznał drugie miejsce Harrisowi, a Golob został mistrzem świata. Nawet złamana noga przed turniejem w Bydgoszczy, byłem tam, nie przeszkodziła Golobowi wygrać jednego biegu dla swojej publiczności. Zgadza się. Piękne chwile, najlepsze chwile w moim życiu, jeżeli chodzi o żużel. Po czym wycofał się z zawodów, by mieć siły na świętowanie. W sezonie 2011 jako mistrz świata zajął 5. miejsce w cyklu, wygrywając Grand Prix Danii w Kopenhadze, a w roku 2012 był 4. na świecie, zgarniając, jak się okazało, swoje ostatnie zwycięstwo w karierze podczas Grand Prix Skandynawii w Malili. Jego kariera w Grand Prix skończyła się po makabrycznym wypadku z Tajem Uffindenem w Sztokholmie w sezonie 2013, po której doznał urazu pleców. I potem Golob odmówił przyjęcia stałej dzikiej karty na kolejny sezon. Pojawił się gościnnie jako dzika karta w roku 2015 na pierwszym Grand Prix Polski w Warszawie. I powiem szczerze, na takie pożegnanie, co wtedy się wyczyniło na Grand Prix w Warszawie, no, na pewno nie zasłużył. I ostatecznie wielki zawodnik niestety w sezonie 2017 został zmuszony do przejścia na emeryturę po wypadku w Polsce na motokrosie, który posadził go na wózek i zmienił jego życie. No cóż to więcej powiedzieć. To był cios dla jednego z najlepiej naturalnie obdarowanych zawodników, by tak zejść ze sceny. Szatański styl Goloba i jego zapierający dech w piersiach mijanki sprawiały, że na zawsze pozostanie on w pamięci jako jedna z największych legend tej dyscypliny. Dokładnie, Tomek, trzymaj się, cały czas jesteśmy z tobą i walcz, nigdy się nie poddaj, tak jak to robiłeś na torze. Przejdźmy więc teraz do mojego rankingu. A więc tak, technika jazdy, no sami wiecie, tutaj nie mogło być inaczej. To jest mistrz nad mistrzami, prawdziwa legenda. 10. Tutaj maksymalna nota, ponieważ drugiego takiego zawodnika nie ma i nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będzie, który tak fenomenalnie czuł motocykl. No, naprawdę, no, nie widziałem jeszcze aż tak dobrze jeżdżącego. Mówili, że Ward, Darcy Ward również tak dobrze czuł maszynę, ale czy tak jak Tomek, nie wiem, powiem szczerze.
Technika startu. Tutaj dałem Tomkowi 8, bo różnie z tym bywało. Czasami potrafił wystartować naprawdę no fenomenalnie, czasami przespał start, dużo pracował zawsze nad tym startem, kopał gdzieś tam, szukał tego, tej nawierzchni, obcypywał gdzieś tam, przygotowywał sobie tą kolejnę. Także dałem mu 8. Waleczność. No tutaj też nie mogło być inaczej. Tomek dopóki miał siłę, dopóki był w 100% zdrowy, nigdy nie odpuszczał i walczył do końca. Możecie sobie na YouTubie znaleźć Tomka biegi, także pamiętny finał z Wrocławia, Jimmy Nielsen i on. No, sam torcik żużlowy, tak bym powiedział. Współczynnik szczęścia, no tutaj nie mogło być inaczej, dałem Tomkowi 6 punktów. Tego szczęścia mimo wszystko miał mało. Przez lata tak naprawdę musiał bronić naszych barw narodowych samemu na arenie międzynarodowej. I robił to najlepiej jak potrafił, wkładał to zawsze serce, zawsze na Mazurku było widać wielkie wzruszenie, dla niego hymn, dla niego start z orzełkiem na piersi, to było coś wspaniałego, także, ale szczęścia nieraz nie miał, po prostu kontuzje również troszeczkę zawsze jakoś brakowało, jak nie właśnie te czasy, gdzie zdobywał srebrny, no to głównie przez kontuzje, no. Dlatego postanowiłem dać mu 6 punktów. A więc spójrzmy sobie teraz szybko na naszą tabelę rankingową. No nie mogło być inaczej. Tomasz Golop jest pierwszy, uzyskał 34 punkty. Drugi jest Tyrell Finder, ma 33. Trzeci Nicky Pedersen ma 32. Jason Kramp ma 30. Maciej Janowski jest następnym zawodnikiem, również ma 30. Emil Sajfudinow szósty ma 30. I siódmy Jason Doyle, 27 punktów. I ósmy jest Fred Kalindgren, który ma tych punktów również 27. Także tak właśnie, moi kochani, mistrz jest jeden, dlatego mistrz siedzi na tronie i niech tam pozostanie, mam nadzieję, chociaż nie wiem, zobaczymy, może ktoś w tym rankingu jeszcze go przeskoczy. Ja osobiście wiecie, że ja jestem, Tomek to był mój idol i zawsze będę za Tomkiem stał murem, także ja jeszcze raz z tego miejsca chciałem Tomkowi życzyć dużo, dużo zdrowia, moi kochani. No i co? Dojechaliśmy w sumie do końca, także jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić tej łapeczki w górę, a jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to z góry cię do tego zachęcam. Zachęcam was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway_strefa. No i co, moje żużlowe świry zakręceni w lewo? Nie przedłużajmy, dzięki za uwagę, do następnego filmiku czy live'u, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!